Niezatapialni. Dzień dobry, witamy bardzo w 107 odcinku Niezatapialnych. Tak. Witamy się z wami, Tomasz Pstrągowski oraz Iga Ewa Smoleńska. Nagrywamy dzisiaj we dwójkę i odcinek spóźniony, więc wszystko jest źle. Ale będzie... dlatego będzie super pozytyw odcinek. Ale tak, ale jest mega pozytywny, jak mamy nadzieję słyszycie. To się okaże, tak, ten podkład. Tak, poszaleć jeszcze trochę tymi kartkami, ponieważ słuchacze muszą się nacieszyć naszymi nowymi tymi. To jest pozytywny odcinek, proszę na mnie nie krzyczeć. I go uwielbiam, okay. Jak się bawisz tymi kartkami. I podejrzewam, że słuchacze, którzy są zafascynowani naszymi nowymi mikrofonami, też uwielbiają, jak szaleścisz papierem przy nich. No zobaczymy. Zobaczymy w komentarzu. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiali o... Iga, oddaję ci głos. A będziemy mówić o tym, halo, że... Halo, Tomku. Znajduję się w tym momencie w siedzibie CD Projekt Red, gdzie powiedziano mi właśnie, że przy Cyberpunku 2077 pracować będzie więcej ludzi niż przy Wiedźminie 3 kiedykolwiek pracowało podczas tworzenia Wiedźmina 3. Będziemy rozmawiać również o Blackwood Crossing, to jest ta gra o pociągu. Ona była na Gamescomie? To jest ta gra o pociągu? Tam jest tak, to jest pociąg. Jaki pociąg? No tam jest pociąg, tam jest o chłopcu i dziewczynce i oni są w pociągu. To jest główny patent tego, że są w pociągu. Okej, okay, to będziesz... Ja tam nie zauważyłem pociągu. No, czy może tam jest jakiś pociąg, jakaś scena z pociągiem, ale nie, oni normalnie o nich. Oni to jest tam... o nich, ale to się zaczyna w pociągu, to jest taka gra z pociągiem. I będziemy mówić o grze, to już przeczytam taki bardzo, bardzo fajny tytuł, który mamy z super serwisu Poligamia. I tam autentycznie sądzę, że to jest w miarę okej tytuł na newsa. No, gdyby Syndicate i pierwszy GTA miał dziecko, ojcem chrzestny był Agent 47, czyli o Tokio 42. Tak, ponieważ zobaczyliśmy ostatnio fajne gierki i będziemy o nich rozmawiać, a nic się nie dzieje w branży. Będziemy też rozmawiać o... Dzisiaj w nocy będzie konferencja jakaś. Tak, o za jakieś 10 godzin, mniej chyba, z 9 godzin będzie konferencja. 10 godzin będzie jutro. Tak, to nie, to wcześniej, bo chyba około 21 czasu naszego chyba lokalnego zaczyna się konferencja PlayStation. Nie wiem, czy to chyba ma być konferencja PlayStation, nie wiem, czy to jest konferencja Sony, wydaje mi się, że PlayStation. Na której prawie na pewno pokażą PlayStation Slim. Tak, i najprawdopodobniej pokażą też Neo. 4K, tak? No tak, no, Neo to jest 4K, tak, no. No więc będziemy mieć mnóstwo PlayStation 4 na rynku i będą chyba mówić o giereczkach, mam nadzieję, że... No, słabo by było, jak żadnych gier byli pokazane, bo Vita 2. Jo, więc nie wiem. No, będziemy czekać, a na pewno będę oglądać. Już jestem ustawiona na oglądanie, więc będziemy oglądać. Ja nie będę oglądać. What? A no tak, no po co miałbyś oglądać? Ja nie będę, ale za to nie będę oglądać, ale chciałbym najpierw zacząć od zupełnie innego tematu. Chciałbym zacząć od Adama Jensena, który jest kijem w dupie. I wiesz jaki jest, bo cały czas gram w Deus Exa. Mass Ex. Nie jest, Deus Effect. Znaczy, jest w nim coś wciągającego, to nie, tak po tym odpychającym... Mówimy pozytywnie. Po tym odpychającym początku jestem już trochę wciągnięty w tę grę, aczkolwiek mi się zaczyna wydawać powoli, że ta gra to nie jest tak, że ona nie ma poczucia humoru, ona po prostu ma tak duże poczucie humoru, że przyszła na drugą stronę poczucia humoru. I a, po prostu jest totalnie skalę, tak? Totalnie jest straight face, a ty siedzisz i boki zrywasz nieautentycznie. A to jest jeden z moich ulubionych rodzajów humoru. Kiedy nie tak. Do końca wiesz, czy to jest żart. To jest... Adam Jensen jest w ogóle takim badassem, jest takim twardzielem, że jak wchodzi do metra, w ogóle przede wszystkim jest agentem rządowym, który w ogóle rozwala światowe te spiski, który po Pradze jeździ metrem, bo mu nie da się samochodu służbowego. I centralnie... To jest the distant future, okej? Okay? I centralnie za każdym razem schodzi tutaj, wiesz, schodkami, tu, co nie... A pełno samochodu dokładnie. Nie tak, że... I się ciebie zapytać, czy zwróciłeś uwagę na wannę? Nie zwróciłem uwagi na wannę. Kurde. No okej. Okay. Nie, ale teraz będę musiał zwrócić, tak. Ale bardzo mi się... samochodów wszędzie. Bardzo mi się to podoba. W ogóle metro w Pradze ma na razie 4 stacje, więc jest to miasto wielkości, nie wiem, Ciechocinka. Elbląga. Albo Elbląga. Pozytywnie tak. Się wypowiadałem, więc Elbląga, no. Więc, ale tak, ale Adam Jensen jest takim badassem, że jak już schodzi do tego metra i wchodzi do środka, do wagoniku, to staje centralnie na środku wagoniku.
nie opiera się w ogóle ani o drut, znaczy nie drut, pałkę? Rurę. O rurę, ani nie łapie rury, ani nie opiera, nie opiera się o drut, ani nie łapie drut, znaczy nie, ani nie łapie druta, ani nie opiera się o rurę, no. Ani nie opiera się o ścianę, ani nie siada, tylko po prostu stoi i siłą mięśni chyba się trzyma, wiesz, podłoża, bo podejrzewam, że to jest w ogóle, to jest 2030 rok, co nie? Mm. Więc to metro podejrzewam, że jest dosyć silne, szybkie takie. To jest 14 lat. Tak, no właśnie. No teraz już jest wystarczająco szybkie metro, my, żeby... My wtedy żyjemy, jesteśmy tam już, mam nadzieję, po tym etapie zawiedzenia dorosłością. Dzisiaj już mam wystarczająco szybkie metro, żeby potrafiło cię wybić z równowagi, jak ruszę i hamuję. Nie? A on tam po prostu stoi i podejrzewam, że on, jako że on jest cyborgizowany, to ma pewnie jakieś mega żyroskopy w nogach, co się po prostu każdy raz mnie testuje. Tak. Mi się wydaje, że on po prostu jeździ metr z Korosa, jak był młody. I bardzo, i jedzie tym metrem, na przykład, bo tam niestety są bardzo długie czasy loadingów, i jedzie tym metrem i się gapi na ludzi, co nie stoi pośrodku, wyobraź sobie, że wchodzi tajny agent obładowany bronią do metra publicznego. Ale jeszcze taki bardzo, bardzo specyficzny z wyglądu, tak jeszcze swoją drogą. Totalnie specyficzny i cały czas w takich okularach przycisłeś, bo on nawet w metrze, nawet w środku nocy i w metrze tak musi się chronić, co nie? Staje na środku i tak, wiesz, przez tą drogę. I się gapi po ludziach. To jest taki książkowy asshole, tak swoją drogą. Jest to naprawdę bardzo przeciwna postać. Ja nie wiem, czy... A co pozytywnego jesteś w stanie o nim powiedzieć? Jako o postaci? O nim jako o postaci? Że jest zabawny. Nie wiem, czy zdaję sobie z tego sprawę, ale jest bardzo zabawny. Zawsze wybieram takie najbardziej badassowe, wiesz... Tak się zastanawiam. Rzeczy, które on może mówić. Bo tak brzmi Hilarius. Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. Jak... Nie, na mnie się nie patrzy, jak się mówi. Znaczy, po polsku nie można stopniować śmieszności, co nie? Że jakby nie jest tak, że jest fajnie albo źle. No, ale prześmieszne to nie jest, wiesz, oddzielne słowo, co nie? Wydaje mi się, że istnieje bardzo dużo słów na śmieszność, których niestety my nie znamy, ponieważ wypadły z obiegu. Histerycznie śmieszne to jest. Tak, bo język polski jest takim językiem, który bardzo wybacza ci używanie słów opisujących dane słowo zamiast używania konkretnego słowa. To się nazywa przymiotnik. Tak. Ale też możesz być może czasownikiem, albo całą frazą na przykład opisać. Albo wyrażeniem przymiotnikowym. Tak, również. Tak. Co mi się podoba? Podoba mi się przede wszystkim miasto w tej grze. Ono jest spoko, poza tym, że jest Ciechocinkiem, no nie? I poza tym, że jest totalnie zaprojektowane jako miejsce akcji gry. I to w ogóle na maksa widać, i to na maksa wybija z takiego wczucia się w grę, nie? Bo za każdym razem, jak widzisz studzienkę ściekową, albo klatkę otworu wentylacyjnego, co nie? Albo jakikolwiek skrót, wiesz, jako jakiś taki ślepy zaułek, czy coś takiego, to nie jest tak, że ty idziesz przez miasto i sobie myślisz, o, w tym mieście ludzie srają, więc potrzebują kanalizacji, co nie? No. I to jest normalne. Tylko to jest, o, jest zejście do kanalizacji. Pewnie tam mafia ma jakieś swoje tajne, wiesz, tajną bazę. Albo pewnie to jest tajne przejście do sejfu. I centralnie w środku dnia twój mega groźny agent bez prawa jazdy nagle się schyla, otwiera klatkę, znaczy tą, jak to się nazywa? No, nie wiem, chodzi ci o tą ściekową, tak? Tak, jak ona się nazywa? Kratkę ściekową, no coś takiego. Studzienkę otwiera. No, otwiera studzienkę, tak? Uh-huh. I w płaszczu, takim płaszczu za kurde kilka tysięcy przynajmniej. W ogóle nie wiem, po co on w niej chodzi, bo przy okazji w Pradze jest dosyć ciepło, przynajmniej z tego, co pokazują w tej grze. Może on nie odczuwa. Może tak. I on schodzi do kanalizacji, a ludzie normalnie sobie chodzą dookoła i nikt się temu nie dziwi, bo chyba ludzie też są przyzwyczajeni, że ich miasto zostało zaprojektowane tak, że jeżeli chcesz dojść na przykład na drugą ulicę, to idziesz przez ścieki, bo jest najbliżej. Ale tak z drugiej strony byś zobaczył takiego typa, tak jak on wygląda. I on by schodził do studzienki ściekowej. A w ogóle on to jest taki rodzaj człowieka, który jak na niego patrzysz, to on albo wraca z imprezy, którą zaczął tydzień temu, albo tak. Na taką imprezę idzie. To jest taki, na jakiś taki rave idzie, albo na industrial taki. Bo to, tak. To jest taki typ człowieka. I to jest w ogóle taki człowiek, który wchodzi na taką imprezę, do nikogo się nie odzywa, nie ma żadnych znajomych i tak dalej. Wchodzi na parkiet, przez 6 godzin tańczy, a później schodzi z parkietu i idzie do domu. Nie, no tam tydzień zostaje i idzie do domu. No ale to jest taki typ, więc ich się nie rusza, więc jak idziesz po ulicy i widzisz takiego typa, który otwiera studzienkę kanalizacyjną i schodzi, to ty nie podchodzisz. Ty jesteś, ty masz swój własny tam rzeczy, której musisz się zająć i o tym myślisz, nie? Starasz się o tym zapomnieć, ostatecznie przychodzisz do domu i mówisz, ej, widziałem gdzieś kuriozalną sytuację. I to opisujesz. Nie uwierzycie, jakiego typa widziałem. Tak.
Z drugiej strony tak jestem prawie pewna, że udowodnili już ileś tam krotnie, że jak ludzie widzą dziwne rzeczy na ulicy, to mało ludzi w ogóle reaguje. W sensie takie niecodzienne. Najwyżej właśnie tak o. Znaczy nie, no ale jak właśnie ludzie by się zatrzymali i powiedzieli takie u, to dziwne, co nie, albo wiesz, tak spojrzeli przynajmniej jakoś, z jakimś zniesmaczeniem, a tutaj okej, jest 2030 rok, tam terroryzm się rozkwitnie, widocznie ten tajny agent musi zejść do studzienki kanalizacyjnej i coś tam załatwić. albo okej, jestem, akurat sobie przybywam w banku, robię tu na umowę zlecenie, w sumie gówno mi obchodzi, naszym ta firma zarabia i nic mnie nie dziwi to, że ten facet właśnie wyszedł z szybu wentylacyjnego. To ja się będę wtrącał. No tak, ja no. Zarabiam 3,20 na godzinę i wiesz, nie będę zadawał pytań. Wydaje mi się, że mogą mieć generalnie takie podejście w ogóle wszyscy w tym mieście. A ile jesteś godzin wy? Z 6-7, ale gram bardzo powoli, trochę jak upośledzony. A taki. Zabijasz ludzi? Tak, raczej zabijam ludzi, bo dzięki temu, że jestem PC Master Race, to uwolniło mnie to od tego brzemienia achievementów. I po prostu gram tak, jak mi jest wygodniej, jak mi jest fajnie, a nie na jakiś głupi achievement, żeby nie zabijać ludzi. Ja mam podejście do achievementów, moje jest takie same na wszystkich platformach, oprócz tego, że te z PlayStation mało dla mnie znaczą. W zasadzie nie cieszę się z nich. One się dzieją i na przykład jak widzę, tak jest jakiś challenge, to tak jak zbierałaś, jak byłaś mała, po te rzadkie monety, albo w ogóle monety z innych krajów? Cały czas to robię. Tak? No tak jak właśnie zbierasz monety z innych krajów, to niech ktoś ci przynosi na przykład, nie wiem, euro, co nie, eurocenta, co nie, tak mówisz, no dzięki stary, fajnie, że pamiętałeś o moim hobby, że to jest. Ale tutaj to włożę, co nie. Nie, ja to bardziej traktuję tak jak w Tony Hawk'u, że tam masz jakieś rzeczy do zrobienia, żeby skończyć level, no to jak już jestem, mam taki moment w 60% gry, powiedzmy, za połowę, tak troszeczkę, gdzie zaczynam się zastanawiać, jakie są achievementy, po prostu, że tam ten, no i wtedy patrzę, no i jak na przykład patrzę, o, to mogę zrobić, no to mi to wyskakuje na takiej zasadzie, że zrobiłeś to. Ja to widzę jako potwierdzenie tego, że to zrobiłam i gra to zauważyła, a na przykład na Xboxie, jak to się działo, to ja byłam realnie zadowolona, że ja coś zrobiłam. Że tak, ja zrobiłam to i mam za to punkty. To jest dla mnie wymierne, bo jak ja się patrzę na to, że jakieś tam trofeum jest rzadkie albo tam ultra rzadkie, bo tam jest chyba ultra rare, jako ten, to jest dla mnie takie, okej, who cares, to naprawdę staram się mówić dzisiaj bardziej po polsku, chcę zauważyć, bo jestem bardziej pozytywnie i ostatnio ktoś napisał, że już ma dość tego, że mówię po angielsku znowu. Złamałeś nam serca. Więc postaram się mówić bardziej po polsku, więc poprawię się teraz i kogo to obchodzi? Tak sobie myślę wtedy. No, więc tak, na Steamie mam tak samo, też sprawdzam, co mogę jeszcze zrobić. Tak, a ja na Steamie w ogóle nie sprawdzam, absolutnie nie sprawdzam. Jedyne, co mnie denerwuje na Steamie, to jest fakt, że jak wychodzisz do tej konsolki Steama, czyli tam to jest chyba Tab Shift, to moim zdaniem achievementy do gry powinny być możliwe do ustawienia jako moduł po prostu u góry, że to by było szybciej, bo jak klikniesz te achievementy, to one się otwierają w okienku jakby też poza grą, nie to, że cię tam alt-tabuje albo coś, ale to jest takie... Wytrąca mnie to, bo to jest takie przeglądarkę włączyła. Przede wszystkim zdobywanie achievementów na Steamie to jest tak, jakby ci mama powiedziała: dobra robota, Tomek, fajnie, że dostałeś piątkę z polskiego, co nie? Tak, ale to jest takie. I to jest tyle, i w ogóle nie ma żadnych emocji tam, co nie? Tam wyskakuje jakiś taki pasek czarny, w ogóle jak ja gram na telewizorze, więc on jest taki mały, że ja nawet nie widzę, co tam jest napisane, co nie? Mhm. Więc muszę później wyjść z gry i przeczytać, jakiego achievementu dostałem dokładnie. Ja mam tak, że ja achievementy zawsze robiłam dla siebie, żeby zobaczyć, co jeszcze mogę zrobić. Jedyny moment, w którym realnie zwróciłam uwagę w tym roku na achievementy, to jest Doom, bo on ma po prostu analogiczne achievementy. On ma... Ty wiesz, co ty chcesz zrobić, wiesz, że wszystko chcesz na przykład wymaksować, a to jest achievement i mi to odpowiada. Wiesz, że chcesz zebrać wszystkie znajdźki. Doom jest naprawdę najbardziej grową grą, więc pewnie dlatego tak to, no ale na to zwracam uwagę. A reszta to jest dla mnie takie, że zrobię, jeżeli są fan. Ja bym taki Macmillan o tym mówił, a że bardzo go denerwują te achievementy, no to chyba wszystkich, za te postępu fabularnego na przykład w grach, że przeszedłeś tutorial, tam brawo i tak no, on mówi, że tak, wszyscy to zrobili, tam jesteś taki sam jak wszyscy, jesteś tak samo dobry. I on zawsze mówił, że lubił robić achievementy za ciekawy sposób grania. W zasadzie taki, że oprócz tego, że wszystko osiągasz, to na przykład grasz inaczej. Tylko, że no, jeżeli chcesz dać achievement za granie inaczej, to musisz sam jako już twórca przewidzieć, jak będą grać gracze, nie? Więc to też jest takie. No, ale ja generalnie... Bardzo słabo są skonstruowane postacie w Deus Exie na przykład. One wszystkie są... o pozytywnych rzeczach.
są zabawnie skonstruowane w postacie, bo wszystkie są skonstruowane dookoła jednej cechy. To jest taka cecha słabej popkultury, że jak masz postać, to ona ma jedną bardzo wyraźną cechę. To taki jest ten horror, co wszyscy mnie ostatnio zbesztali, że to jest podobno dobry horror. To Lights Out. To jest dokładnie to. Tam oni są, to są ludzie cechy. Każdy z nich. No. Chociaż powiem, bo nie powiedziałam tego, bo powiedziałam bardzo mało. Ma bardzo dobre zakończenie. Jest pozytywny. Aha, ma bardzo dobre zakończenie. No i tutaj na przykład siedzisz, bo teraz Adam Jensen teraz pracuje w Interpolu. I on jest sztywny, tak? Bo to może nazywa im ich cechami. Sztywny typ, okej. Okay, siedzisz w Interpolu, a w Interpolu masz na przykład tego kolesia, który się wszystkiego boi. Albo strachniś. Albo tego kolesia, który podrywa laski. Albo tą laskę, która jest ambitna, co nie? Velma. Tak, i w ogóle jakby to jest wszystko, co o nich potrzebujesz wiedzieć, co nie? Bo i tak rozmawiasz z nimi, bo jakby w tej grze wszystko jest podporządkowane rozwojowi fabuły, ona nie ma własnego świata ani nic takiego, więc ty i tak musisz z nimi rozmawiać tylko po to, żeby pchnąć questy do przodu, bo żadnej z nich nie polubisz, przynajmniej na razie jeszcze mi się nie zdarzyło w ogóle odczuwać cokolwiek do tych postaci, bo to jest tak, ta gra to jest taka gra w manekiny. Miałeś powiedzieć coś, ma dobrze stworzone manekiny? Tak, no, okay. Ma dobrze, tylko bardzo, bardzo widać, że to są manekiny, to są bardzo realistyczne manekiny. Ona mi przypomina Super Hot, nie wiem, czy ty grałeś Super Hot, no rozumiesz tak, jakby... Tak, rozumiem, jak to wygląda, co nie? No właśnie masz takich, tylko właśnie Super Hot nie udawał, że to jest o prawdziwych ludziach, tylko właśnie od początku pokazywało się manekina, który sobie biegał, a tutaj... Ale z drugiej strony ona jest powiedziałbym... Masz super hot na super silnik. Fajna gameplayowo, bo najczęściej jest tak, że ta fabuła jest przepaszczona kosztem tego, że po prostu w grę gra się fajnie i ta fabuła siłą rzeczy schodzi na drugi plan. Że ona może być nawet fenomenalnie dobrze napisana, ale te fenomenalnie dobrze napisane najczęściej po prostu sprawia, że to granie samo nie jest tak fajne. Tak, jest bardzo fajna gameplayowo, właśnie trochę dzięki temu, że te poziomy są tak zaplanowane, że cały czas masz ochotę jakby sprawdzić, gdzie prowadzi ten tunel i tak dalej. Cały czas masz takie uczucie, że jest na tej planszy coś do odgrycia jeszcze więcej. Nawet mimo, że już jakby przeszedłem niecałe, osiągnąłem swoje cele na tej planszy, to jeszcze mam takie poczucie, że nie chcę z niej wychodzić, bo być może czegoś nie znalazłem. Być może tutaj gdzieś jest jeszcze jakiś, wiesz, palm top, co nie? Z którym można coś poczytać. Być może gdzieś są jakieś drzwi, które mogę otworzyć. Gdzieś tam jeszcze można trochę doświadczenia dostać i tak dalej. Naręczny. I to jest fajne. To jest bardzo fajne. Wydaje mi się, że będzie się lepiej strzelać, bo na razie się strzela bardzo źle, ale pogrzebałem trochę w cyborgizacjach, które tam... Czekaj. Dłoń puter. Dobrze, mów dalej. Pogrzebałem trochę w cyborgizacjach i tam są... Tam jest sporo do rozwinięcia cyborgizacji właśnie takich typowo do strzelania, nie? Że tam stabilizuje ci broń, że śledzi cele, że slow motion ci włącza i tak dalej. Więc ja to słuchałem w której to było recenzji. Albo w IGN, albo w GameStopie, bo oni robią fajne... GameSpocie, bo oni robią fajne wideo recenzje, a ja wideo recenzje bardzo wielbię. I tam mówiłeś jeszcze tych Easy Allies? Easy Allies też lubię, tak. Okay. I właśnie przez Easy Allies w ogóle zawsze wróciłem do tej gry, bo już byłem tak wkurzony na Deus Exa, że miałem nie grać, ale Easy Allies też dało mega pozytywną recenzję. Tam tego... To już zgadzałem się z teamem naszego podcastu dzisiejszego, dobrze, lubię. Tak. No ale tam właśnie chyba w GameSpocie mówili, że ludzie, którzy chcą postrzelać, też będą satysfakcjonowani w tej grze, więc czekam cały czas, aż przyjdzie ta satysfakcja do mnie. Bo na razie się beznadziejnie strzela. No to może zrób tego achievka. Zacznij grać od początku, w ogóle wy masz te 6 godzin, zacznij grać bez zabijania ludzi. Nie, ale ja nie chcę grać bez zabijania ludzi. Ja w ogóle szczerze mówiąc trochę nie rozumiem takich gier, właśnie podchodzenia do takich gier bez zabijania ludzi. No to jest gra o kolesiu, który jest kijem w dupie, no. On musi zabijać ludzi, to jest zgodne z jego postacią. I nie rozumiem, jakby achievement o niezabijaniu ludzi jest... No wbrew duchowi tej gry. On jest szkodliwy dla tej gry. Tak, ale jest to... zwykle to jest zrobione tak, że nie zabijanie ludzi jest moralnie poprawne, ale trudniejsze. Po prostu masz mniej środków, które do tego prowadzą i to mi się wydaje, że to wynika z tego. Wiesz co... Zastanawiam się, czy przeszam jakąś grę w ogóle. Znaczy w Deus Exie jest taka sytuacja, że w Deus Exie jest podobna sytuacja, co w Dishonored. Oprócz, poczekaj chwileczkę, bo już wiem, że jakiś bardzo mądry i kochany użytkownik znajdzie mi jakąś grę bez zabijania ludzi, więc doprecyzuję. Zastanawiam się, czy przeszłam grę bez zabijania ludzi, w której ogólnie zabija się ludzi. Dziękuję. W Deus Exie, Deus Ex ma podobny problem jak Dishonored i w ogóle wiele gier, że zabijanie i niezabijanie różni się tym, czy wciśniesz jeden, czy wciśniesz drugi.
Czy uciszy, tak, czy uciszysz kogoś, czy... Tak, i siostrzyczki. Tak. Mhm. Jakby to nie jest realny twój wybór pomiędzy stylem gameplaya. Bo, znaczy, no, w momencie, kiedy dochodzi do strzelaniny, to tak. No. Ale w momencie, kiedy się skradasz, to czy gość uśpisz, czy kogoś zabijesz, nie ma absolutnie żadnego znaczenia dla gameplayu. To jest, no nie, no, to jest bezsensowne, go. Tak. A ragdolują się ludzie, którzy zostają uśpieni? Co znaczy, że ragdolują? No tak, że tak. Tracą jakby kontrolę nad ciałem, tak. I padają. Fakt jest taki, że oni, że jakby, jeżeli zostaną znalezieni, to można ich obudzić. To ci ludzie, którzy ich znajdują, to ich obudzą. No ale to nie jest jakaś duża... Czekaj, bo ja rozumiem, że ty ich usypiesz jakimś środkiem, tak? Ich bardzo mocno ściskasz. I oni wtedy sobie myślą, o, ktoś mnie tak przytulił. Ale tak spać. Się czuję bezpiecznie, tak. No bo tak się zastanawiam, w jaki sposób tam... No podduszasz ich. No tak, no podduszasz ich i oni tam, nie wiem, tracą przytomność. I podchodzi do nich typ i mówi, ej, obudź się. I tam, o, tam, tak. Elo, tak? O, jo, zdrzemnąłem się na... Nie wiem, co się stało, ale czułem się tak bezpiecznie. No i to jest w wielu skrajankach niestety jest ten problem. Tak jest. No bo jak mam na przykład, jeżeli oni by dostawali jakieś chemikalia i które ktoś inny by miał, że tak powiem, coś neutralizującego jest jeszcze, to. Znaczy, bo to zależy, na jaką animację trafisz. Jest jeszcze druga animacja na uśpienie. Wtedy bardzo mocno przywalasz komuś w twarz. Ale bardzo mocno, na tyle, żeby stracić przytomność, ale na tyle lekko, żeby go nie zabić. Nie? Bo wiadomo, że istnieje w popkulturze taki punch in the face, który po prostu powala nieprzytomnego kolesia. Bardzo no i też tam te ileś ruchów, które wybuchają ci serce. Tak, to by się, nie? bardzo przydało w prawdziwym życiu, moim zdaniem. Taki cios, nie? Ja myślę, że bym się bardzo szybko położyła, jakbym dostała centralnie w twarz. W sensie, dostałam kiedyś bok i bardzo bolało, więc... Wydaje mi się, że ludzie, że byłoby dużo mniej przemocy w życiu, bo... Nawet, jakby tam ludzie padali po jednej tak, promie? nawet ci, którzy by jakby byli silniejsi, ci nadużywający przemocy, no... raczej nie nadużywaliby przemocy już po tym, jakby kogoś powalili, no. Widziałam dwa razy w życiu, jak ktoś się kładzie, jakby, jak dostał jedną tą, raz pięścią, raz to było, jak oglądałam tajski boks i po prostu, typ się złożył. Ja byłam tak zaskoczona, jak to się stało, tak samo jak ten, który go uderzył, bo ten też był taki, tak się po prostu spojrzał na to, że tam coś się stało. I raz widziałam przy... takiej popychance tam, wiesz, jakieś tam na mieście. No ja raz widziałem w bójce, tak. I też człowiek, który wyprowadził cios, był bardzo zaskoczony. Tak. Ale jest bardzo podniecony, tak, że jest taki w ogóle, wow. Tylko, że nie, to automatycznie widać, że taka osoba nie wie, co ma dalej zrobić, bo spodziewasz się, że tutaj jesteś, zapisałeś się na walkę jakby, a tutaj ona się raptem skończyła, twoją wygraną, której się nie spodziewałeś w tym momencie. I to jest takie, okej. Okay. Jo, tylko że no, też z drugiej strony ta osoba, którą ja widziałam, szybko wstała, więc nie wiem, no może dobrze, że ich budzą w każdym razie. I oni sobie po prostu wracają do gry, jako tak, przeszkadzajki. Jeżeli kolejne. Ich obudzą, no jeżeli wyjdziesz z etapu, to nie wiadomo, co się z nimi dzieje, to zostają wymazani z historii, co nie? Smutno jest być złym człowiekiem w grze, który nie jest głównym bohaterem. Jakby co? Wiesz, no ale biorąc pod uwagę fabułę, rozwój bohatera i tak dalej, to jest absolutnie bezsensowne, że zabicie człowieka nie niesie żadnych konsekwencji ze sobą. No niesie, myślisz o tym. Śni się to po nocach. Nie jesteś w stanie... Znaczy nie wiem jak głównemu bohaterowi Deus Exa, bo on jest... Jednocześnie wydaje mi się, że właśnie... On się uśmiecha na przykład? Nie, coś. Nie, no błagam się. Może przez sen. Wydaje mi się na przykład, że jak mamy te służby specjalne w dzisiejszym świecie, które zabijają takie. Ludzi, co nie tak na akcjach specjalnych, to oni właśnie zabijają ludzi nie dlatego, że są złymi ludźmi, tak bardzo złymi ludźmi, tylko dlatego, że nie jest łatwo uśpić szybko człowieka, że dużo łatwiej jest go zastrzelić i to jest dużo bezpieczniejsze wyjście. A w grach w ogóle nie ma tego, nie czujesz tego jakby, nie? W grach to jest takie... Teraz będę myślała przez bardzo, bardzo dużo czasu, bo nigdy się nad tym nie zastanawiałam, czemu oni ich nie usypiają, bo skoro... No bo nie da się uśpić szybko człowieka w naszym świecie. Znaczy, wiesz co, to też jest taka kwestia, że nawet jeżeli masz środek, który podany do krwi, w sensie taką tam... Tak. Za sprawą strzykawki, która po prostu w momencie impaktu sama by się wstrzykiwała, to mi się wydaje, że to nie jest po prostu na dużą odległość. A najczęściej tych ludzi zabijają snajperzy chyba, co? Przede wszystkim... Nie wiem, więc nie mówię, wiem, że nie wiem. Czy miałeś jakieś operacje jakoś poważną? Czy byłaś kiedyś pod narkozą taką całkowitą? Nie. Uśpienie człowieka to nie jest tak... Uśpienie człowieka to jest bardzo skomplikowany proces.
wybudzenie go później, to jest jeszcze bardziej skomplikowany tak. proces. Więc... Kojarzy, że jest taki pan, który się nazywa anestezjolog. Tak, więc to nie jest tak, że tylko ci przychodzą, coś ci wstrzykują i ty, o, nie? To po pierwsze. Po drugie, trzeba ustalić dawkę leku, żeby kogoś uśpić. Więc to nie jest tak, że oni by mogli chodzić ze strzykawkami i wiesz, do każdego tą samą strzykawkę. Po trzecie, każdy człowiek jest inny, więc nie wiadomo, jak on zareaguje i tak dalej, to nie? Więc... No, ale skoro i tak mają go zabić, to mogą chyba tam spróbować go to uśpić. Takich rzeczy, jak tam właśnie naboje usypiające się używa na zwierzętach, dlatego, że jakby jak umrze to zwierzę, to sobie myślisz, no okej, no trudno, próbowaliśmy przynajmniej, nie? No ale właśnie no, ale w tym wypadku, się... ale w tym wypadku, jeżeli masz zamiar go zestrzelić, to też mógłbyś tam okleić go tymi plastrami nikotynowymi, no tak, jak się zatruje. Jeżeli masz zamiar go zestrzelić, jeżeli masz zamiar go zestrzelić, to ty chcesz, żeby on szybko był cicho, co nie? A nie, że, o kurde, jednak to nie jest ta dawka, może spróbujemy jeszcze jedną, podajcie, a on tam w tym czasie, wiesz, biega z igłą w szyi, co ja? Mi się wydaje, że on nie biega z tą igłą w szyi, tylko ją wyjmuje i strzela do ludzi, bo no, albo tak. Coś się stało. Okej, już rozumiem być może, dlaczego nie usypiamy ludzi. Nie, nigdy nie byłam pod narkozą, kilka razy zemdlałam w życiu i nie jest to moje ulubione. Ja osobiście też nigdy nie byłem pod narkozą, ale widziałem kilka razy. Osoby mi bliskie przed operacją i po operacji. No i to jest masakra po prostu. Nie? Po operacji widziałam i o, zgodzę się, nie jest to nic przyjemnego, żeby na to patrzeć, ale widziałam też mnóstwo tych na YouTubie filmów wideo. To nie ma trochę sensu, ale filmów wideo niech będzie. O ludziach Amerykanów, którzy mają usuwane zęby mądrości i oni są wtedy pod gazem rozweselającym. I to jest najlepsza rzecz, jaką można oglądać. Jeżeli będziecie robić, nie wiem jak się nazywa binge-watching, w sensie jeżeli wejdziecie... No jeżeli oglądasz wszystko naraz, na przykład przez 6 godzin oglądasz serial non-stop. Taki jak będziecie mieć cug. Cug YouTube'owy. A żeby coś oglądać, to bardzo polecam. To są po prostu, to są tak śmieszne filmy, że jest mi aż trochę czasami przykro, ale w sensie, bo ci ludzie totalnie nie wiedzą, co się dzieje w ogóle, ale to jest super to oglądać. Naprawdę jest super to oglądać. A skoro już jesteśmy w tematach cyberpunkowych, to Cyberpunk 2077 się tak. dzieje. Się wydarza. Ostatnio okazało się, że będą latające samochody najprawdopodobniej, ponieważ CD Projekt Red szuka kogoś, kto im zrobi latające samochody. A do tego wyszło na jaw, że projekt jest już w takim stanie zaawansowania, że pracuje nad nim więcej osób niż kiedykolwiek w jednym momencie pracowało nad Wiedźminem 3. Tutaj chodzi nam o to, że w jednym momencie, bo myślę, mam wrażenie, że wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że tworzenie gry to jest proces skomplikowany i złożony, w którym nie zawsze uczestniczy się od A do Z, a czasami się wchodzi w jakimś momencie albo jest się wynajętym, żeby coś zrobić. Odpowiedz mi na pytanie, skoro tyle osób robi tą grę, to dlaczego nic o niej nie wiadomo? Może to dobrze, patrząc na jakieś No Man's Sky ostatnie no, na przykład. Ale wiesz co, na przykład mogliby grafiki koncepcyjne jakieś puszczać, mogliby ja jakoś się... dawać znać, że ta gra istnieje i powstaje. Ja się zgadzam. Są ludzie, tutaj na przykład 50% tego podcastu, to, tak, ale wiesz, to, co bardzo czekają na tą grę. CD Projekt Red zrobił coś takiego, że oni wydali co najmniej dwie bardzo dobre gry. Nie jestem pewna, czy Wiedźmin 1 cieszy się takim kultem jak Wiedźmin 2 i Wiedźmin 3. Ale no powiedzmy, że wydaje trzy naprawdę bardzo dobre gry. Wydają Gwinta, które myślę, że też są fantastycznie sprzeda. Tak, i oni mogą sobie teraz pozwolić na to, jako że to jest bardzo, oni postępują dość profesjonalnie. Jeżeli chodzi o ten stan, w którym znajduje się teraz CD Projekt Red, to oni mają wszystkie karty jakby tam ze stołu ściągnięte, tak? W sensie wszystko jest w ogóle tam u nich. I moim zdaniem oni robią bardzo dobrze, bo oczywiście oni mogą hypować, ale mi się wydaje, że ta gra nie wyjdzie przez następne 3 lata. I mam nadzieję, że ich PR-owcy są tak samo spoko jak tam reszta tego teamu i oni nie będą pokazywać rzeczy w tym momencie jakiś, tylko po prostu za półtorej roku zaczną. Ja bym chciał, żeby ktoś mnie... Ja bym chciał, żeby to wyszło tam pojutrze tam, rozumiesz, że będę grać w Cyberpunka, bo to Cyberpunk, tak? Ja bym chciał, żeby ktoś mnie zapewnił, ktoś mnie poklepał po pleckach i powiedział, tak Tomek, ta gra powstaje. Żeby... No, mówię ci teraz, słuchaj, ta gra powstaje, mam to nie jest taki news, żeby właśnie pokazać
jakieś grafiki koncepcyjne, jakieś cokolwiek. Właśnie, być może zgadzam się, że nie trailery i tak dalej, bo być ale może właśnie od tego zaczęli, tak swoją drogą, zaczęli od trailera. No, ale zaczęli od takiego trailera wizyjnego, nie fabularnego, nie pokazującego gry, ani nic dobrego takiego. Trailera, tak swoją drogą. Ale właśnie, tak, no, żeby coś takiego na przykład pokazać, żeby mi drugi taki filmik pokazali. To ja ci mogę pokazać ten sam film, na przykład odwrócić go i powiedzieli, słuchajcie, mamy jeszcze na tyle materiału, żeby wam pokazać grę, ale tak ją mniej więcej widzimy. To się jeszcze może zmienić, ale taką mamy teraz wizję na to, nie? A właśnie moim zdaniem i to, co pokazuje bardzo najwspółcześniejsza historia naszej branży. Najwspółcześniejsza. Po prostu nie ma po prostu chyba tak współczesnej historii, jak to, co teraz się ostatnio działo, jeżeli chodzi o ten aspekt. To kronikarze oni właśnie siedzą i piszą. Oni nie powinni tego robić. Oni robią super rzecz. Oni wiadomo, że to jest... znaczy w sensie, że będą to, że tworzą to w tym momencie. Wiadomo, że zatrudnili ludzie i niech oni sobie siedzą i to robią. Dać im spokój i niech oni zrobią dobrą grę. I niech oni teraz nie biorą w ogóle 40 ludzi po to, żeby zrobili, kurde, in-game, znaczy, o Boże, treści, które są już w grze, in-game footage, w nawiasie tutaj mówię, tylko niech usiądą, zrobią i jak będą gotowi, to niech pokażą to, co jak na razie mają, ale coś, co już będzie właśnie w tej grze. Ja się z tym nie zgadzam. Znaczy, no widzę, że się z tym nie zgadzam. Ogólnie zgadzam się z twoją filozofią, ale nie podoba mi się to w konkretnym przypadku Cyberpunk 2077. Tak. Jak jest hype po polsku. Boże, brakuje mi słów. Oczekiwanie? Nie wiem. Tak, pociąg oczekiwania. No to nie można. No hype to hype, nie? W każdym razie ma być większy, lepszy i bardziej rewolucyjny niż Wiedźmin 3. Czy Wiedźmin jest bardzo rewolucyjną grą, co nie wiem, czy jestem w stanie się zgodzić z punktu widzenia mechanicznego. Ale no tak powiedzieli, że będzie bardziej rewolucyjna. Może pod względem jakimś technicznym, tego co się tam dzieje fizycznego znaczy, w świecie jest, i tak dalej. Ona jest napisana, ale... to jest to. Nie, ale mi chodzi też o to, o dopracowanie szczegółów, wiesz, o ten świat. Tak, no ale to nie jest jakby chyba rewolucyjny w jakikolwiek sposób. No jakieś poszerzenie, no nie, ja mam jakieś poszerzenie granic może, co nie coś takiego. No tak, no co... Zgadzając się, że Wiedźmin być może jest fantastyczną grą, która nie jest mocno rewolucyjna, Cyberpunk ma być bardziej rewolucyjny, więc może po prostu nie jest wysoko ustawiona poprzeczka. Tak to trochę widzę. No ja jestem ciekawa, ja czekam na Cyberpunka. Jest to coś, co jest zastanawiam się, czy w mojej ulicy. Zastanawiam się, czy Cyberpunk to będzie w końcu gra, która przedstawi prawdziwe miasto jako miasto. Takie miasto przyszłości. W sensie, żeby miasto było głównym bohaterem, znaczy było jednym w cudzysłowie bohaterem tak, gry, żeby, tak? No, żeby to było coś takiego jak GTA. Że po pierwsze, rozumiem. Że to miasto ma swój rozmiar i że ty naprawdę czujesz, że to jest miasto. Bo na przykład, jest dystynktywne, jeżeli chodzi o elementy, nie? Że... Na przykład w Deus Exie w ogóle nie czujesz, że to jest miasto. To są jakieś 4 czy 5 małych lokacji, co nie? I to, że one są teraz już są większe niż były poprzednio, jakby to nie zmienia nic. To nadal są małe lokacje. W sensie miasto jest tam tłem? I niekoniecznie ma być. Miasto jest lokacją przede wszystkim, tak czysto lokacją. Nie? Okay. A tutaj mi chodzi właśnie o to, żeby po pierwsze, żeby ono było duże, a po drugie, żeby było tak autentycznie żywe. To co im się udało zrobić jakby w Wiedźminie, no, ten świat. Tak, ma wielki świat, więc jakby tutaj widzę, jeżeli to mówisz, że jeszcze latające, znaczy jeżeli to mówisz, jeżeli dostaliśmy informację o latających samochodach, no to jak dla mnie to najbardziej wskazuje na fakt, że tam będzie się działo. No mam nadzieję. Tylko jako, że to jest cyberpunk, to będzie miasto, wiesz, gigantyczno wielopoziomowe. I im niżej, tym gorzej. W sensie taki tam kastowy skład miasta. Więc nie wiadomo po prostu, czy to miasto będzie zrobione w szerz, czy w górę, jakby, nie? No bo to też o to chodzi. Tym bardziej, jeżeli będą latające samochody. Więc być może to będzie takie miasto, tylko nie takie miasto właśnie, jak my myślimy o mieście, bo my myślimy o mieście według chodników i ulic. To może będzie miasto stworzone z budynków. I chodników pomiędzy jednym budynkiem a drugim. Taki labirynt mostów. O, szukam słowa most. Labirynt mostów. Chodniki pomiędzy budynkami. To był most, tak. I nie wiem, no ja czekam. Ja czekam szczególnie, że no... Spodziewam się, że to będzie bardzo dobra gra. Będę pewnie wtedy mieć. Myślałam, że mam wolę przez mowę. Będę pewnie. O, śmieszne. Będę pewnie wtedy totalnie mieć. Totalnie, będę się śmiał. Będę pewnie wtedy mieć już PlayStation 4.23.5.1 czy cokolwiek jak nazwę, kurde, tego wciąż nie będzie na niego gier. No pewnie będzie Cyberpunk. Spodziewam się, że wyjdzie ta gra na konsolę.
Już jestem coraz dalej od długich sesji przy komputerze. W sensie mam mój PC... Coraz bliżej jesteś długich sesji na konsolach, tak? Tak. Mój PC zrobił się bardziej w tym momencie narzędziem mojej pracy. A coraz mniej... On jest do gier indie, do takich gier multiplayer. Spoko, ale jestem coraz bardziej, jeżeli chodzi o takie doświadczenie wielogodzinne, jestem coraz bardziej... Ale why w ogóle? Nie wiem. Jakoś... Po prostu czuję, że to tak powinno być. Jak grasz tą samą grę, to doświadczenie się w ogóle nie różni. Jakoś... Nie wytłumaczę ci tego tak bardzo, bo to jest bardzo moje subiektywne coś. A gry są dwa razy tańsze. Jakby, ale to mnie nie robi w jakikolwiek sposób, ile te gry kosztują. Ja mam lepsze doświadczenie przy obcowaniu z danym tytułem na konsoli niż na PC. I ja wiem, że wszyscy mi powiedzą, że można kupić pada i można go podłączyć pod telewizor, okej, okay, ale to nie są cechy PC, to nigdy nie były cechy PC. Jest, ja tutaj nie tak gram. Znaczy, no ja wiem, że da się tak zrobić, ale no zgodzisz się, że to nie są, historycznie nie. To nie są cechy PC. No pamiętasz swoje 486, jak siedziałeś z padem przed telewizorem? Nie. Pamiętasz swojego Pentium 2, jak siedziałeś z padem przed telewizorem? Pamiętam, jak z joystickiem grałem, ty. No to tak, no samo, joystick, ty. Tak. Joystick to jest... Nie, to nie jest... A, daj spokój, ty. Kontroler to kontroler, ty po prostu ewoluował. Tak? No to tak. Klawiatura i myszka dajesz, zestaw pada. No, ja rozumiem, że ten, że... I właściwie nie, sama klawiatura. W niektóre gry można grać na klawiaturze i myszce, to nie jest tak, że hejtuję. Poza tym, że hejtuję. No, są super do używania. Pillars of Eternity całe przyszedłem na klawiaturze i myszce. Tak, ale ja po prostu mówię, ja jako osoba, nie mówiąc o wszystkich, ludzie mają w ogóle ogromny problem. Nasi słuchacze, ale również inni ludzie w internecie mają ogromny problem z faktem, żeby zauważyć, że czasami, kiedy wypowiadam zdanie, mówię, że moim zdaniem. To jest bardzo ważne w tym, co ja mówię. To znaczy, że moim subiektywnym zdaniem... Przestań hejtować tak, ludzi. Którzy są wspaniali, nasi słuchacze, ale być może wytłumaczę to teraz i może to będzie... Kiedy mówię, że moim zdaniem i że coś jest subiektywne, to znaczy, że nie mam zamiaru nikogo do tego przekonywać i to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Jest to jasne? Okay. Teraz zróbmy taką pauzę, żeby tak wsiąkło. W każdym razie, Jestem... Jestem trochę inną osobą. Ja miałem totalnie bezbolesne przejście właśnie z konsoli na PZ. Dalej gram na padzie. Ale ty nie rozumiesz mnie, nie mam żadnego przejścia. Tak ja całe życie mam dobry PC i całe życie mam teraz konsolę. Ale to dlatego nie rozumiem, dlaczego rozgraniczasz granie na jednym i granie na drugim. Znaczy, ja nie rozgraniczam, bo ja mówię, że ja gram na wszystkich, ale moje PC zostało w moim przypadku, w moim domu wydelegowane do gier indie i kilku gier multiplayer. Całą resztę wolę na konsoli. Nie rozumiem tego i nie zaakceptuję. A jeżeli jeszcze ale Nintendo cóż, NX wyjdzie cóż, i on będzie miał kartridże, to już w ogóle nie widzę, jeżeli będą na niego gry wielogodzinne, to ja nie widzę w ogóle sytuacji, że ja siadam do PlayStation. Nie ma w ogóle takiej sytuacji. Płyty w ogóle są moje kartridże. Ciekawe, czy będą jakieś kartridże, co nie? Znaczy nie, czy będą nośniki, tylko czy dużo gier na to wyjdzie. Czy oni się nie zamkną znowu tylko sami na siebie i wiesz. No i z tym też nie będę mieć problemu, jeżeli tylko będą kartridże, to automatycznie to posiadam. Ale to przecież ciebie nie przemawia żaden rozsądek albo świadomy wybór. Pamiętasz, jak powiedziałam, że to jest sentyment, tak? Mój wyłączny wybór, no tak, mnie. Ale nadal nie, możesz motywację swoją. Nie, nawet nie sentyment. Chodzi o to, że ja mam... Gry się zrobiły i robią się. Jest bardzo dużo gier, o może tak, w taki sposób. Jest bardzo dużo gier, które mają tendencję do zmiany we wszystkie inne dzieła audiowizualne, a niekoniecznie filmy. Jakieś cechy wideoklipu, teatru, baletu, filmów jak najbardziej tam wchodzą. A ja mam ochotę na gry. Na gry, gdzie siadasz i nie masz żadnej wątpliwości, czy ty patrzysz na coś, tak? Ja mam ochotę na flipery, arcade'y i ten. I Tetris'a. Tęskniłam się za tym. No Tetris'a już zrobiłam, wyrosłam już z Tetris'a. Ale tak. Ostatnio się bardzo dobrze bawiłam, tak swoją drogą, jeżeli ty mówiłeś o Deus Exie, bardzo dobrze się bawiłam przy Battlefield 1. Ja nie znam Battlefielda i od razu powiem, nie jestem jakimś nie wiadomo kim, więc jeżeli ktoś teraz ma zamiar napisać, że Battlefield 1 jest najgorszym Battlefieldem, być może jest. Ja się przy nim bawiłam rewelacyjnie. Nawet jeżeli jest najgorszym Battlefieldem, jaki wyszedł, bawiłam się przy nim super. Trzeba przyznać, że jest przynajmniej w moim odczuciu sporym osiągnięciem to, że Battlefield 1, który nie jest jakąś międzynarodową marką taką wychodzącą poza gierki,
cieszy się większą popularnością beta niż Star Wars, ten Battlefront, nie? Który też był Battlefieldem przecież. Nie śledziłam. I tak, i grało więcej, w betę Battlefielda 1 grało więcej osób niż w Battlefronta. Więc... Dużo lepiej się bawisz w Battlefield 1, się bawiłam w Battlefront. No tak, ale wiesz, robi to dla mnie wrażenie, dlatego że Battlefront to jednak jest. To jednak są tak, Star Wars. To są Star Wars. Tam masz. Gwiezdne wojny. Miliony, miliardów fanów, którzy są spoza gierkowa też, nie? Którzy też wchodzą jakby w ten świat. No tak, no nie śledziłam liczb. Ja w ogóle Disney teraz, dzisiaj czytałem o tym, Disney teraz centralnie, autentycznie naprawdę śpi na kasie, co nie? Disney w tym roku, tylko jeżeli chodzi o filmy, w tym roku Disney ma trzy najbardziej kasowe filmy na koncie, nie? Finding Dory, Kapitan Ameryka. No to się teraz okaże, czy Google kupi Disney, I jeszcze zrobi, i jeszcze Gwiezdne Wojny w tym roku wypuści, co nie? I no każdy z tych filmów przekroczył miliard dolarów zysku. To jest... To dobrze, że zarabiają pieniądze. Popieprzone to jest po prostu. To bardziej jest pozytywny odcinek. No powstaje jakaś taka, nie wiem, ostatnio oglądałem Akira znowu, więc jak ten Tetsuo pod koniec, nie, co się rozrasta i tam i pożera wszystko, taki jest właśnie taki Disney. No to jest taki Disney i takie samo jest Google, no nic z tym nie zrobisz. Tylko że Google będzie miał mi robotów, nie wiem. Można było coś z tym zrobić, ale już jest skorumpowanych daleko polityków, którzy daleko jest nie za naszymi robić. Rękami, żeby cokolwiek z tym zrobić. Jedyne co możemy robić, to nie chodzić na Gwiezdne Wojny, co się na pewno stanie. Nie chodzić na filmy inne, które będą wydawać Marvela i w ogóle nie chodzić. I nie kupować gier. No nie, to się nie stanie. A jak wybuchnie wojna robotów, to nie brać w niej udziału. Tak, bo zapytają się nas na pewno. A co miałam powiedzieć, bo tej chwili to właśnie bawiłam się. Ja co prawda grałam jeszcze przed weekendem weekend, teraz podobno został zmieniony ten Conquest Mode. Tryb konkwisty. Podboju, dobrze. I wyłączyli z niego czas, bo był czas, teraz się gra chyba do 300 punktów i zmienili kilka rzeczy, których no do tego czasu nie grałam, więc nie wiem, ale włożyłam całkiem sporo czasu. Chyba w sobotę w ogóle z 6 godzin grałam, więc no... Wszyscy biegają z bronią maszynową? No zależy jaką masz klasę postaci. Ja biegałam dużo ze snajperką, w ogóle miałam bardzo fajną sytuację, gdzie staliśmy ja i jeden kolega z oddziału mojego. Spotkaliśmy się i staliśmy za dwoma snajperami, którzy nie widzieli, że my za nimi jesteśmy, bo się poszli przez siebie i w dwójka tych snajperów była z innych drużyn. I nie widzieli siebie, bo patrzyli przez lunety. Czyli pewnie pospełzi po prostu tam, patrząc przez lunetę i po prostu staje. I my tak w dwójka staliśmy, po prostu ich zostawiliśmy. Niech sobie stoją, tam nikt nam czemu nas nie zabił. Nie, bo to było śmieszne. Pośmialiśmy się i sobie poszliśmy. Nie, no jest to gra o zabijaniu, ale tak właśnie zastanawiałam się, czy na przykład, bo ta mapa jest na tyle duża, że się zastanawiałam, czy ktoś już wpadł na to, żeby przestać do siebie strzelać i na przykład zrobić wyścigi. No bo można tam zrobić wyścigi. Myślę, że w Battlefieldzie, tak, w Battlefieldzie się robi tak dużo rzeczy, już ta community, społeczność, już jak opadnie kurz jakby z nowego Battlefielda za każdym razem, to później się pojawia tyle filmików, że tam się takie fajne rzeczy robi, wiesz, w stylu zestrzelenie myśliwca z czołgu, który podbijasz wybuchem miny, co nie? I on podlatuje w powietrze i wiesz, i strzela, działa i rozwala myśliwie, co nie? No i że tak, że absolutnie na coś takiego wpadną. No jeszcze widziałam po prostu przez te 6 godzin, bo tak chyba właśnie bez przerwy grałam 6 godzin najdłużej, bawiłam, znaczy... Każdy mecz był w ogóle, no tam, to jest chyba zupełnie oczywiste, nie muszę tego mówić, każdy mecz był zupełnie inny i się bawiłam za każdym razem bardzo dobrze. W ogóle nie widziałam tego momentu, kiedy uciekają mi te minuty. No to spoko bardzo. Najprawdopodobniej nie kupię tej gry, bo po prostu jej nie kupię. Szczególnie, że nie miałabym po prostu tyle czasu, żeby... Bo ja teraz w nią grałam dlatego, że to jest beta. To jest tak samo miałam z Battlefrontem. Grałam dużo w Battlefronta dlatego, że to była beta i to było darmowe. Jakbym kupiła tą grę, to nie miała czasu w nią grać, a ludzie by mieli czas w nią grać, więc po jakimś czasie nie miałabym umiejętności po prostu, żeby usiąść i żeby komukolwiek tam stawić czoło, więc jakby nie widzę tego. Ja zrobiłam chyba w ten jeden dzień, nie pamiętam, który... 20, 22, coś takiego w ogóle.
Więc tak, nie, no więcej chyba nawet zrobiłam. Nie wiem, czy te 3 z tego nie doszło. Jakoś, no dużo w każdym razie. I usiadłam, kupowałam. A powiedz mi, czy ta pierwsza wojna światowa, czy to jest coś, czy to coś zmienia? Czy to wiesz, to jest jakiś fink, czy to jest jakaś taka gra, o której myślisz, że kurde, ona jest inna niż wszystkie, bo to jest pierwsza wojna światowa? Znaczy, wiesz co, to ja jestem złą osobą chyba, żeby pytać, bo... Ja bardzo dawno nie grałam w strzelanki multiplayer. Ja ostatni raz grałam w ogóle w jakichś latach, pewnie mocno 90. Więc to nie jest tak, że ja... No, Battlefronta teraz... grałaś, przecież mówię. No tak, no, ale w Battlefronta grałam w tą zamkniętą beta, a Battlefront był takim piu-piu. No, co ci powiem na temat. Dla mnie w ogóle najprawdopodobniej tego się tak dobrze bawiłam, bo wcześniej po prostu przez bardzo, bardzo długi czas nie miałam żadnej okazji w ogóle w coś takiego pograć. Battlefront, ja grałam głównie w tą mniejszą mapę, bo były ogromne problemy z tu dużo wtedy, jak ja zaczynałam grać, więc nawet nie miałam tego tam, wiesz, przestrzeni, żeby sobie tam pobiegać. I mi się po prostu podobało wszystko, a z drugiej strony nie jestem w stanie ci powiedzieć, czy ta gra się bardzo, bardzo różni od innych gier, które są w tym momencie na rynku. Jeżeli chodzi o wizualnie, w sensie, że to jest pierwsza wojna światowa, to widzisz te takie pierwsze czołgi, widzisz tam, ale tak naprawdę to jeżeli chodzi o jakiekolwiek strzelanie albo coś, że masz wrażenie, że o, tutaj tam wolniej przeładowuje albo coś takiego, to ja nie wiem, czy to jest tam w jakikolwiek. To wygląda na bardzo estetyczną rzecz, że to jest pierwsza wojna światowa. Mhm. Tymczasem gierki indie się dzieją. Dzieją się. Na świecie. Najpierw o gierce indie i... Moje gierce indie? No to ty ją wybrałaś. Ja wybrałem Tokyo 42. Aha, Blackwood Crossing. To jest ta gra, którą pokazywali... Na Gamescomie. Na Gamescomie, właśnie chciałam powiedzieć na A3, ale na Gamescomie, nie? Tak. Tak, udostępnili teraz demo pierwszego rozdziału. To jest ta gra, gdzie jest chłopak, on się nazywa Finn i on ma siostrę, która się nazywa Scarlett, chcę powiedzieć? Nie, właśnie... Zaraz to sprawdzę, żeby nikogo nie Scarlet. I ta gra, to była ta gra, która było taki trailer, który pokazywał, że oni idą przez pociąg. To mogłeś się nie skłamać, że to jest pociąg, bo oni po prostu po korytarzu takim idą, ale ten pociąg cały czas jedzie. I wygląda na to, w sensie z tego pierwszego rozdziału i z tego, co było wiadomo o tej grze, że jest to historia na temat dwójki, bo to jest rodzeństwo. Ona ma 14 lat, on nie wiem ile ma lat, no ale powiedzmy, że ma z 10 albo 9, coś takiego, jest młodszy od niej. I oni nie mają rodziców. To już było powiedziane w pierwszym tym trailerze, gdzie on się pyta, czy pamięta rodziców, ona tak troszeczkę zdawkowo mu odpowiada. Z tego, co wygląda na tym demie, które było udostępnione, bo jest 11 minut, które można zobaczyć, Poligon chyba to udostępniał, on jest w kontroli całej sytuacji. W sensie oni są w jakimś takim liminalnym miejscu zawieszonym gdzieś, chyba stworzonym w ogóle przez niego, mam takie wrażenie. Tak, wydaje się, że on jakoś tam w jakiejś jego świat wyobraźni. Tak, coś takiego i że on ewidentnie ma pretensje do niej, że ona nie spędzała z nim być może za dużo czasu, ale on też do tego podchodzi tak dosyć dziecinnie, bo w każdym momencie konfliktu on ma taki napad jakby szału albo coś takiego, przez co my nie mamy wytłumaczenia żadnej z tych sytuacji tak do końca. Podobało ci się to, co zobaczyłaś? Jestem... Na pewno bym w to zagrała. Wygląda... No ja to jest narracyjna gra. Bo jak zobaczyłem ten trailer na Gamescomie, to tak też sobie pomyślałem, że kurde, wow, fajne to może być, nie? Ale teraz tak zobaczyłem i tak pokazali... Znaczy, no to będzie taki walking simulator. Nieprzeciętną grę, no właśnie. Takie coś. No ja się tak tego spodziewałam od samego początku, więc ja pewnie to zagram, ale mam wrażenie, że będziemy mieć teraz trend, gdzie takie mniejsze gry będą trochę więcej kosztować i tego, na to nie jestem super mocno przekonana, bo mam wrażenie, że to może... Mam wrażenie, że będę czekać na promocję tej gry, może w ten sposób. Na pewno nie jestem tak bardzo nią zainteresowana, żeby ją kupować, wiesz, w preorderze albo w dzień premiery, ale na pewno chętnie bym na nią zwróciła uwagę. To wygląda jak taka gra, której wyszło już mnóstwo, tylko po prostu o innej historii. Więc mam wrażenie, że może być tam jakieś zaskoczenie i chciałabym to zobaczyć. A przy okazji mam wrażenie, że ten dzieciak jest w miarę okej zrobiony. Mi się to wydawało trochę sztuczne. Ja miałem takie wrażenie cały czas w tej grze takiej sztuczności tej sytuacji.
Że to, nie, to właśnie to nie są tak napisane dialogi, ona nie jest tak napisana, że wchodzisz w ten świat i go kupujesz i tak płynnie. Mm-hmm. Tylko właśnie w momencie, kiedy ten dzieciak zaczyna się tam awanturować i właśnie tak jakby budzi się w nim ta moc jakaś i coś takiego, no to ja widzę, że to jest zrobione po to, żeby mi przypomnieć, że ten dzieciak jest niebezpieczny, że coś tam. To nie jest tak, że on naprawdę jakby, że to wynika z rozmowy i ze wszystkiego, co nie? Z sytuacji, która jest przedstawiona, tylko no nie, właśnie ja ciężko mi powiedzieć dlaczego, no bo ale autentycznie dzisiaj zobaczyłem te 11 minut, które podesłałaś i tak sobie pomyślałem, kurde, i to ma być? To ja się, wiesz, cofam Bonera, nie? Tak. Nie wiem, ja mam... Nie zwróciłam może tak bardzo mocno uwagę na niego jak na nią, że jak ona tam ma być nastolatką, to wierzę w to, że ona jest nastolatką, bo mieliśmy kilkakrotnie tą rozmowę i mam wrażenie, że nie było tak, że nastolatków nie było wcześniej w grach, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że były jakieś nastolatki. Sporo w grach. Jest nastolatków w grach. Ja mam wrażenie, że nagle ludzie, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja tu bardziej zwracam uwagę, albo ludzie zapomnieli, jak się pisze nastolatków. Że była, nie pamiętam jak ona się nazywa, w Dying Light była laska, która była w The Following chyba w dodatku i ona po prostu była taka, że ona była super wnerwiająca, a ja nawet nie miałam wrażenia, czy ona jest nastolatką, czy ona jest po prostu źle napisana, czy wiesz, jaką gra ma, jaka gra ma autentycznie najgorszych na świecie Until nastolatków. Until Dawn powiedziałeś. Until Dawn to swoją drogą, okay. Fallouty. Przypomnij sobie postacie nastolatków w Falloutach. No, to są zawsze takie rozwydrzone, wkurwiające dzieciaki, które masz ochotę w ogóle zastrzelić od razu. O których Falloutach mówimy? O trójce przede wszystkim. Aha, no to... Bethesda, okej, poczekaj. Ze wszystkich najlepiej napisanych rzeczy, które zrobiła Bethesda nastolatki, okej, bo jestem w stanie się zgodzić, że najprawdopodobniej bardzo źle. Pamiętam głównie Bitter Cup i tam była taka Big Town, to się nazywało? Nie pamiętam, nie wierzę. Było takie miejsce, gdzie było mnóstwo młodych ludzi, ale kurde, te same modele Bethesda nie mówią ci nic o wieku postaci, więc nie wiesz, czy to byli starcy, którzy byli zamknięci w ciałach młodych ludzi, czy to były nastolatki, ale tak, no zgodzę się. W każdym razie mam wrażenie, że nastolatek jest trudną postacią do napisania, bo to jest taki... To jest taki, no coś na przestrzeni dziecka i dorosłego, który bardzo dużo kuma, a mało umie. Mhm. To jest na takiej zasadzie, że dużo wiesz, mało umiesz. I ja rozumiem, że trudno się to pisze, ale często są bardzo spłycone, albo to są dorośli, którzy mówią rzeczy takie, co niby mówią nastolatkowie. To jest takie trochę żenujące. Takie, że siedzisz i masz ochotę się przejść, takie nie za bardzo jesteś w stanie się w to zaangażować. I ta laska, tylko że ona mało mówi też w tej 11 minut, wydawała mi się okej, okay, w sensie w ten sposób. To do tego dzieciaka takie zwrócenie. Nie było dla mnie dysonansu takiego poznawczego, jak on coś mówił, że tego by nie powiedziało dziecko. A no, był ogromny problem z pisaniem dzieci w grach, bo przez cały czas w ogóle gier. Znaczy mi się wydaje, że w ogóle pisanie dzieci jest trudne. Przede wszystkim pisanie dzieci zawsze to jest oskarżenie o kicz, nie? To jest zawsze ryzyko kiczu. No bo co z takim dzieckiem zrobisz? Albo ono przeżyje traumę, albo umrze, albo będzie słodkie, albo coś. Ja cały czas myślę o Clementine z Walking Dead i tak siedzę i... Cała cecha Clementine było to, że musisz się nią zajmować, że ona jest zajmowalna. Nie wiem, jak mam to powiedzieć, taka... No nie, może... Ja sobie tak myślę, że może w The Last of Us to była spoko ta nastolatka, a Ellie ona się chyba nazywała? Ale to była nastolatka, to nie było dziecko. Bo dziecko to jest tak do 10 powiedzmy roku życia w grach, jeżeli o to chodzi. Ja nie wiem, czy było jakieś ma... Najlepiej napisane dziecko, ja ci muszę powiedzieć, najlepiej napisane dziecko to było niemowlę z Fallouta 4. O, jak ono było super napisane, masakra. Bo w ogóle nie wiem, czy widziałeś, to chyba wysłałam. I tak jednocześnie masz zawsze taki problem w grach, w którym są dzieci, nie tylko samego dziecka, że ono jest sztuczne, a jednocześnie to, jak reagują na nie dorośli. To już jest na maksa sztuczne. Pamiętasz na przykład z Fallouta 3, jak tam tworzysz sobie postać i na początku jesteś tym takim brzdącem i jakby on cię uczy wtedy sterować i tak dalej. I ci wszyscy dorośli jak do siebie podchodzą i się pochylają i mówią tak, ja bym. I to jest wiesz, że dorośli tak robią. Wiesz, że dorośli tak robią z dziećmi. No ale, no może tak, ale jakby ty nie widzisz tego z perspektywy tego dziecka, co nie? Jakby znaczy będąc, ja patrzę na to z perspektywy dorosłego, jak ludzie się schylają do dziecka i mówią, ujku, nie. Nie, mi to przeszkadza generalnie. Jakiś taki mam...
Ale jo, no... I tak samo właśnie z Walking Dead, co nie? Walking Dead, z kolei te wszystkie postacie dookoła tych dzieci to były tylko jakby się do tobą bardziej zaopiekować. Nie? To jest jedyny... No nie, ci tam był ten Duck, on się nazywał, to ci tak rodzice mieli bardzo dobrą receptę zajmowania się dzieckiem, to nie zajmowanie się dzieckiem. No ale Clementine już nie, bo tak to postać drugoplanowa, co nie? Ale Clementine, tak jak mówisz, to było tylko... Znaczy to był... To było rozszerzenie, jak się nazywało? Swoją drogą, niech mi ktoś powie z naszych słuchaczy, czy warto zagrać w drugi sezon Walking Dead. Czy to jest, czy jeżeli nie jestem wielkim fanem pierwszej części, pierwszego sezonu, aczkolwiek nie uważam, że był zły. Teraz wyszedł Batman. Wyszedł, stało się to. Podobno gra przypomina ci wielokrotnie, że Bruce nie ma rodziców. Bo coś się stało, być może słyszałeś, być może słyszałeś, zastrzelili ich. Mogliby w jakimś filmie w końcu zrobić to, że on nie ma rodziców. No w ogóle mogliby częściej podkreślać to w popkulturze, że on nie ma rodziców. Nie wiem, czy widziałeś najlepszy cosplay tak swoją drogą, jaki istnieje. A jest typ, zawsze musi być, znaczy jest taka para, która go robi, a nie wiem, czy to się nie rozszerzyło teraz, ale jest koleś, jest laska i oni leżą. I ona rozsypują perły najpierw, potem się kładą i właśnie grają rodziców Batmana jako cosplay. To już tam jakiś czas temu to chyba było na jakimś komiksconie, ale bardzo, bardzo mi się podobało. Ja w ogóle, ja nie rozumiem trochę tego Batmana od tej tej, bo... Ale ty grałeś w niego? Nie, ale no Batman to jest ktoś, kto powinien chodzić i tam punchować ludzi. Ale nie? To podobno jest zrobione w i grze. I w gameplayu to jest zrobione? Tak, podobno to, podobno to istnieje. Ja nie wiem, ja nie gram, mnie Batman przestał interesować mniej więcej jak wyszłam z moich depresyjnych czasów nastoletnich i wchodząc w moje depresyjne czasy dorosłości. Jakby w tym momencie gdzieś ten mój Batman się zgubił tam pomiędzy tym. A wiem, że teraz, że tak powiem metaforycznie, ale taki trochę gra słów rozwinął skrzydła. Więc wiem, że mogłam wrócić jakby do tego uniwersum. Niestety nie jest nam już tak interesujące. Bardzo ciężko jest u dobrego Batmana. Bardzo ciężko jest. O ile na przykład bardzo mi się podobało Arkham Asylum, które przeszłam na 100% i naprawdę bardzo mi się podobało. To jest bardzo dobra Zelda, która prawie jest Zeldą. Ale na przykład już do Arkham City, które mam i które wiele ludzi mi polecało i kupiłam je z całą pewnością, że zagram. Już nie usiadłam, więc no coś chyba mnie tam nie ciągnie, ale dla mnie Telltale się skończyło po Walking Dead. Ja nie mam żadnej intencji, żeby usiąść. Ja mam w ogóle Tales of the Borderlands, ja kocham Borderlands. Słyszałam najlepsze recenzje na temat tego, ja mam cały pierwszy sezon i czasami sobie tak siadam, mam taki wieczór, że nie mam ochoty się stresować przy graniu, mam ochotę zobaczyć film, ale jednak robić coś w trakcie tego. Więc czasami tak siadam i sobie się pogram w to i sobie wtedy przypominam Walking Dead i mam takie wrażenie, ja już to grałam. Pomimo tego, że nie wiem, słyszałam same dobre rzeczy, nie grałam w tą grę i myślę, że powinienem to grać. Mam dokładnie tak samo z Fable od tej. Tak, i Fable też mam. I też to jest w ogóle komiks, który uwielbiam. Tak, The Wolf Among Us. To jest komiks, który uwielbiam i bardzo mnie to interesuje. I dostałem w ogóle do jakiegoś naszego słuchacza, któremu bardzo dziękuję. I bardzo bym chciał w to zagrać, ale tak sobie siedzę i serio, zrobimy teraz taki pozytywną rzecz. Ludzie, którzy grają w The Wolf Among Us albo w Tales of the Borderlands, napiszcie nam w komentarzu dwoma zdaniami, czemu musimy w to zagrać, a tak, żeby nas do tego zachęcić, a nie żeby... Nie wiem, nie żeby... No, to zróbcie, wiecie, co macie zrobić. Tymczasem ja zachęcam wszystkich do śledzenia gry Tokyo 42. Tak, jest to gra. Która, jest taka gra. Którą odkryłem dzisiaj dzięki Poligami i która zapowiada się super fan. Wygląda super. Bo będzie tak, będzie to gra utrzymana w bardzo pastelowym, takim japońsko-popkulturowym klimacie. Dziejące się w jakimś takim dziwacznym... Ja bym powiedziała, że ona nie jest w ogóle pastelowa, ma bardzo jaskrawe kolory. No dobra, to może nie pastelowa, może masz rację, może to złe słowo. Nie? Ale w takim właśnie... dziwacznym klimacie. Będzie to z gra... Z bardzo, bardzo małymi ludzikami. Tak, tak. To bardzo, bardzo małe ludziki tam. Ja nawet tak I, do tego ten koleś grał myszką w tą grę. Tak. Jest tak, kurde, to musi być najbardziej niewygodny w ogóle sposób grania ever. Mam nadzieję, że to będzie miał obsługę palców. Ale ja tak to zobaczyłam i ona jest w ogóle fajnie animowana. Te postacie się fajnie ruszają. One są tak malutkie i tak siedzisz i tak, ale jesteś mały. I tam jest taki moment, gdzie on spada... No ludziku, jesteś mały. Gdzie on spada z tego, na motocyklu
spada z dachu i ten motocykl się tak okręca i on się strzela. I ja tak siedzę i tak, że to jest rewelacyjnie w ogóle zanimowane, takim, ale to jest takie malutkie. I tak się, tak, jest Maria w ogóle, nie? Takie małe, ale to jest po prostu super. To jest gra, która wygląda jak Syndicate. Dzieje się w takim półotwartym mieście. Znaczy na razie pokazują same lokacje, ale mówią, że tam będzie jakieś chodzenie po mieście, szukanie questów i tak dalej. I ogólnie chodzi o strzelanie. Jesteś jakimś człowiekiem, który jest hitmanem, zabójcą, malutkim człowieczkiem, tak, malutkim hitmanem, hitmaniątkiem, który właśnie bierze jakieś tam questy, jakieś zlecenia i ma zabijać ludzi, podobno wbrew swojej woli, będzie tam jakieś tam śledztwo, co niektóry ma, wiesz. Wygląda jakby dało tam się robić całkiem niezłą rozpierduchę, tak. Ogólnie. Znaczy mi się to podoba. Ja się stęskniłem już zrobienia rozpierduchy. Jest ona, to przede wszystkim jest taka gra, że patrzysz na nią i sobie myślisz, po to są gry indie, co nie? Dokładnie po to jest cała ta działka. To jest bardzo definitywnie gra indie, tak. Tak, dlatego powstała cała ta działka, żeby właśnie jakichś takich dwóch nawiedzonych kolesi, bo przy okazji ci kolesi na tym wideo, nie wiem czy widziałaś, jak oni się wypowiadali. To jest takich dwóch bardzo pozytywnie zakręconych kolesi. Znaczy, dwóch ich robi tą grę, a dwóch tam jest jeszcze inwestorami, którzy tam... A to też są totalnie ziomeczki takie, ci inwestorzy. Okay. Ale to jest taki, tacy jak od Hotline Miami, ten kaktus i... No, coś takiego, tak. O Jezu, nigdy nie pamiętam, jak się nazywa, co zrobić, zawsze jest mi tak strasznie wstyd. Kaktus i jego kolega. I siedzisz i patrzysz na nich i myślisz, niech oni się realizują, niech oni realizują swoje marzenia, ale niech ta gra nawet będzie beznadziejna. Że dobre gry indie tworzą duety, tak swoją drogą, bo tak teraz jak o tym pomyślałam, to są od Hotline Miami z dwóch typów, od Stanley Parable w ogóle z dwóch fantastycznych typów, tak swoją drogą, to jest on, jeden z nich potem jeszcze zrobił The Beginner's Guide, który był jeszcze do pewnego momentu w Humble Bundle, nie wiem czy jeszcze jest, czy już nie ma, a teraz ostatnio, więc jeżeli jest, to kupujcie i być może to jest recepta na dobrą grę indie, dwóch typów, nie tak jak Feza. Być może jeden. Ale Feza nie zrobił jeden koleś przecież. No. To on miał zespół pod sobą. Nie no, Feza zrobił dwóch typów. Nie no, nie oglądałeś Indie Game The Movie? Cały nie oglądałem Indie Game The Movie. A, no cały patent był właśnie a propos tego, że jeden z nich odszedł i Fish został sam. No ale przecież Fish nie potrafi programować, on się przyznał do tego kiedyś. Ale on programował. Nie, on się przyznał, że on mówił ludziom, co mają zrobić i oni mu to robili. Ich robiło, sprawdzę to, ale wydaje mi się, że jak najbardziej, że robił. Braid'a zrobił jeden człowiek. Tak, ale to jest Blow. Tak swoją drogą muszę kupić The Witness. Ja nie wiem czemu jeszcze tego nie zrobiłem. Ja muszę kupić. To już nie może być droga gra, co? To już nie może być droga gra. To musi być jeszcze droga gra. Nie kupię The Witness. Więc tak, Agent 40. Znaczy Tokio 40. Agent 47. Tokio 42 jak najbardziej. Jak najbardziej jestem za i też czekam. Obczajcie sobie. A tak swoją drogą. Nie szepcz, bo nie będą ci słyszeć. Będą, bo jest bardzo blisko mikrofonu. Wchodzi jeszcze. I teraz Mother Russia Blitz. Jestem so hyped. Czemu? Przepraszam, że mówię za wszystko po angielsku. To wygląda super. To wygląda, bo to robi w ogóle, to jest Devolvera gra. I to wygląda jak beat'em up, którego... No, ja potrzebuję tak. Tego na koopa. Ja po prostu potrzebuję... Po tym, kiedy Brawl Force już chyba... Ja nie wiem, czy on ciągle nie działa na PlayStation 4, ale to będzie na PlayStation 4. I ja będę znowu mieć kilka fantastycznych dni, gdzie cały wieczór do późnej nocy będzie można siedzieć i grać w koopa. I to jest to, czego ja chcę. Ja potrzebowałam tej gry i ja bardzo dziękuję, że ta gra powstała. To jest pozytywny odcinek. Ona chyba jeszcze nie powstała, no? Czy już wyszła? Znaczy, no myślę, że już istnieje jako gra, ale tak, chyba jeszcze nie wyszła. Ale po prostu czekam. Siedzę i czekam. Tymczasem komcie się dzieją, ponieważ gadam już godzinę, a to jest mniej więcej nasz czas gadania. Michał Szymański pyta się, pytanko do załogi, czyli także do ciebie, czuję się uprawniony odpowiedzieć. Czy według was Bioshocki, a zwłaszcza jego ostatnia część, były według was, czyli że bardzo według was... Tak, czytałam ten komentarz rzeczywiście kilkakrotnie. Mesjaszami elektronicznej rozrywki, czy raczej przeintelektualizowanym badziewiem? A i też się zastanawiałam, bo ta gra jest, znaczy ten komentarz i to pytanie jest mało pozytywne. W naszym teamie odcinka, ponieważ jest bardzo ekstremalny. I ja na przykład uważam, jeżeli mogę się wypowiedzieć pierwsza, że nie są ani przeintelektualizowane, ani to drugie, ani są, nie są mesjaszami. To są po prostu dobrze napisane gry. Nie, ja bym się nie zgodził. Ja uważam, że Bioshock 1 to jest trochę mesjasz. To jest taki kamień milowy. Taki ale jest, masz taka... tutaj oceniać wszystkie razem. Jak wydajesz, no... To się, one się łączą. Znaczy fakt jest taki, łączą, że mesjasz jest tylko jeden, więc w ogóle nie możesz używać mesjaszy w liczbie mnogiej. Mogę, właśnie to zrobiłam. Bo mesjasz jest jeden.
Więc ogólnie, jeżeli miałbym wybrać jednego Mesjasza gier wideo, to nie byłby to Bioshock. Najprawdopodobniej. Ale jeżeli byłoby ich wielu, tych Mesjaszy, to jako takie milestone, takie punkty zwrotne, albo najważniejsze punkty... Byś wybrał Fahrenheita, co? Co? Fahrenheita byś wybrał. Jako Mesjasza? No, tak. Albo Beyond Two Souls. O, też dobrze, no. Ostatnio ktoś mi polecał w pracy. Iga, ty lubisz gry, a słyszałaś takie, że Beyond Two Souls? Ja tak siedzę i tak, what? Co się stało w tej rozmowie nagle? To eskalowało szybko. Bo jest w promocji. Więc, tak, aha. Więc Bioshocka 1 ja bym trochę nazwał Mesjaszem. Jest to jednak gra, która zupełnie odmieniła podejście na przykład do FPS-ów, nie? Która pokazała, że właśnie, że te FPS-y takie w odkrywanie historii z audiobooków i z tego, z dla otoczenia. Mnie, jak ja usiadłam pierwszy raz do Bioshocka, to sobie pomyślałam, o, System Shock nowy. No tak, tylko Bioshock zrobił to samo, tylko bardziej i lepiej. Tak, znaczy no i nowiej. Często tak jest jakby, że jakaś gra kopiuje rozwiązanie innej gry, ale to ona odnosi sukces, nie? To ją się uważa za tą rewolucyjną, ponieważ to jej się udało to przepchnąć do takiej szerokiej publiczności. Ale z tym Shock 2 jest, myślę, tak samo znane jak Bioshock. Myślę, że nie. Znaczy, to jest takie nasze myślenie. Kwestia jest taka, że Bioshock jest nowszą grą, po prostu. Więcej ludzi się interesowało grami, kiedy wychodził Bioshock. No też przez to też, że jest polityczny, jest taki interesujący dla dużej grupy odbiorców, którzy niekoniecznie się interesują grami. System Shock nie jest taki, nie? No nie, jest science fiction. No właśnie. To super. Ale akurat... To jest lepiej. Bioshock też jest science fiction. Ale no ja wiem, ale to jest taki science fiction space sci-fi, rozumiesz? Więc... Taki true science fiction. Nie, no ja wiem. Wiem, że nadwyrężyłam tutaj troszeczkę, za co przepraszam, a to było przeznaczenie i skrót myślowy. Odpowiadając konkretnie na twoje pytanie, wydaje mi się, że trzecia z gier nie jest Mesjaszem elektronicznej rozrywki. Ale też nie jest przeinteresowana. Jest po prostu bardzo dobrą grą. Takie tam... Znaczy, bo to jest dobrze napisana gra, która stara się sprawiać wrażenie bardzo skomplikowanej. Ona tak naprawdę tak szalenie skomplikowana nie jest. Jeżeli tak się usiądzie i sobie to się wszystko tak pomyśli tak przez moment, to ona jest po prostu tak zrobiona, żeby ona się wydawała bardzo, bardzo skomplikowana. W sensie, jeżeli chodzi o czasowość fabularną i wszystko, co się z tym wiąże. Ja co więcej, ja powiem więcej, mi się podobał bardzo Infinite, ale DLC dla mnie go zniszczyły. W sensie, bo ja przeszłam... Ja bym chciał przypomnieć wszystkim, że DLC do Bioshock Infinite przekreśla wszystko, co w trzech Bioshockach jest mówione. Jakby, jeżeli masz trzy Bioshocki i one tworzą jakąś całość, to nagle wychodzi ostatni DLC, który jest nad grą całej tej serii i mówi ci wszystko, co było do tej pory powiedziane, jest nieważne, liczy się tylko ta nowa dziewczynka. O nią chodziło od początku. To jest w ogóle... To mi psuje całego Bioshocka. Ja w ogóle wykreślam ze swojego życia to DLC. To jest tak głupie to, co oni tam zrobili. No, to zrobili, no. Ale chodzi mi po prostu o to, że już pomijając w ogóle fabularność tej gry, mi zepsuło strasznie zmiana podejścia do faktu, że masz Elizabeth w trzeciej części. I ona jest w ogóle... Ona ma moce. I wiesz już, bo oni ci wcześniej mówią, że będzie DLC, gdzie masz Elizabeth. I tak sobie patrzysz, tutaj otworzę sobie, tutaj sobie otworzę coś innego, tutaj... Do tego Paryża pójdę, zobacz w ogóle... Czego ja kurde zemstę, nie zrobię? Że daj, co nie? Po czym ci mówią, tak. Wiesz co, fajnie, że jesteś Elizabeth, nie ma żadnych zdolności. I się skradasz. I nie dość, że ja nie lubię skradanek. Tak, ale takie na maksa chujowe zdolności. Tak, nie dość, że ja nie lubię skradanek i mi się naprawdę fajnie, mi się fajnie strzelało w Bioshocku. Wiem, że wszyscy mi powiedzą, że się nie fajnie mi strzelało, ale mi się fajnie strzelało. Więc w momencie, kiedy ja kupuję... Znaczy, nie kupuję, bo tam miałam tego season passa, ale w momencie, kiedy wychodzi drugi DLC i ja je ściągam i to jest skradanka, to i ja jestem Elizabeth i ja się muszę skradać i zabierają po prostu wszystko to, co mogli zrobić. Oni mogli zrobić naprawdę fantastyczną rzecz. To prawda. I gameplayowo w sensie. Mogli zrobić, mogli przejść to, co zrobili. To, co oni zrobili, to była oczywista rzecz, którą oni mogli zrobić. A te gry nie były oczywiste. Ja z Bioshock Infinite mam taką opinię o Bioshock Infinite, że jak to jest seria, którą ja uwielbiam, ale Bioshock Infinite to jest po prostu trzeci Bioshock. Nic więcej, nic mniej. Tak. A
Ale pamiętam, teraz mi się przypomniało o tam, już o jeden, co mówiliśmy, dwójka, to była naprawdę fantastycznie dobrze zrobiona gra. Mam tak, mam olbrzymi sentyment do dwójki. Uważam, że to jest bardzo niedoceniona gra. Ale w ogóle jako gra, już nawet nie mówię, że... Bo właśnie... Ale ona też bardzo dobrą fabułę opowiada. Tak, tak, ale generalnie Bioshock ma ten, ma jakiś problem z tym, że ludzie automatycznie uznając go za jakiś nadprodukcję, jeżeli chodzi o fabułę, nie zauważają, jak fajnie była zrobiona druga część. Ona się dzieliła na etapy, które, na rundy tak naprawdę, które miały podrundy. To była chyba jedyna gra w życiu, w jaką ja grałem, gdzie przygotowywałem się autentycznie do walki, gdzie widziałem w tym sens. Tak, jak się na siostrę czekało. Gdzie ja autentycznie stawiałem pułapki i później jakby jeszcze nawet uciekałem przed tą siostrą, w domu tą trochę, ścieżką, co? Tak, żeby ona wpadała na te wszystkie pułapki. To było rewelacyjne, co nie? No, więc tak, ja bardzo lubię Bioshocki, bardzo lubię i teraz wychodzi jeszcze ta edycja nowa, która ma je zbierać. Myślę, że ją kupię i sobie przejdę jeszcze raz jedynkę, bo... Ja myślę, że nie, bo ja mam wszystkie Bioshocki. Ja mam dwójkę, jedynkę, mam na PC. Bo sobie pograłam na konsoli, słuchaj. I ja mam jeszcze do odpowiedzenia na wszystkim, którzy mnie poprawili, że to nie jest na Yosemite, tylko Don't Breathe, tak? Chodziło mi o film Don't Breathe. Ja bym chciała powiedzieć, że być może, jako że to pozytywny odcinek, to może ja to wytłumaczę. Jako że my nagrywamy coś live, to zdarza się, że ktoś coś powie, to jest tak, jakbyście z kimś rozmawiali. Jeżeli zdarza się, że ktoś coś powie i nawet jeżeli to nie jest prawda, a my na tym polecimy dalej, to gdzieś umyka w tej całej dyskusji. To nie jest zwykle clue tej dyskusji albo jakieś, jakbym powiedziała, sedno, o tak się chyba mówi. Więc czasami ulegamy przejęzyczeniom i czasami, tak jak wszyscy inni ludzie na całym świecie, jesteśmy w stanie się pomylić. I oczywiście poprawiajcie nas, jeżeli tak jest, ale jeżeli ktoś już nas poprawi, to też nie musi nas poprawiać szósty raz. No bo jakby nie jesteśmy w stanie nagrać odcinka, w którym mówimy, że rzeczywiście poprawiliście nas w danym momencie, bo nagrywamy co tydzień. Ale dzięki, że jesteście czujni tak swoją drogą. Tak. Bo kilka rzeczy by mi uciekło, gdyby nie fakt, że ktoś nas poprawił, a to było dosyć znaczące. No dobra, to tyle na dzisiaj. Tak. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień.